Yo, z tej strony Erwin i witam was w 8 odcinku z Bad Dream Fever. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy w miejscu, w którym byliśmy ostatnio. No i niestety z dziewczyną nie jest najlepiej. Okazuje się, że tuż też zaczyna zdobywać kontrolę nad jej ciałem. Dostaliśmy płytę od niej i mamy pokonać autora. I z tego, co mogę się domyślić, zbliżamy się coraz ku końcowi gry. Nie wiem, czego się jeszcze spodziewać. Nie wygląda najlepiej. Musimy gdzieś się udać. To jest tu, gdzie byliśmy. Tutaj coś znajdę? Jesteśmy z powrotem w tym miejscu. Ogólnie jeszcze przepraszam was za takie dziwne lagi OBS-a. W momentach, kiedy ogólnie dużo tuszu się pojawiało. Okej, dostaliśmy się tutaj. Ale po prostu mój komputer chyba coś nie wyrabia takimi rzeczami. Dobra, jesteśmy w miejscu, które już bardziej jest dla nas dostępne. I tą płytę powinniśmy odpalić w tym komputerze. Tu nic nie ma. Tutaj. A ten komputer nie działa. A jednak. Dlaczego ciągle tutaj jesteś? Może grasz, żeby naśmiewać się z niedoróbek i błędów? Mówiłem ci przecież, że projekt nie jest gotowy. Wróć za rok lub dwa i wtedy będzie idealnie. Będzie otwarty świat RPG, myślałem też o grafice 3D, na pewno dodam jakieś zombie, losowo generowane poziomy, rozbudowany system craftingu. Teraz jest beznadziejnie jednak. Komputer wyraźnie nie zniósł szaleństwa autora. Można by pomyśleć, że rozwalił sprzęt specjalnie, żeby przeszkodzić w naszych planach. Jednak gość jest wyraźnie klepnięty. Ma takiego bzika, że aż przegrzał komputer i rozsadził monitor. A ty koszmarnie wyglądasz, o matko. Wyobrażałem go sobie jako... Do tej pory byłam na niego wściekła, ale teraz... Gość wyraźnie ma nierówno pod sufitem. Dla jego własnego dobra musimy odebrać mu prawa do edytowania tego projektu. Może zejdzie z niego jak nieco presja i sobie trochę odpocznie. Znajdź jakiś sposób na zreperowanie sprzętu i odpal mój program. Oczywiście komputer musiał się przegrzać akurat w takim momencie. Musimy znaleźć sposób na jego schłodzenie. Z tym monitorem nic nie zdziałamy. W takim stanie nie nadaje się do użytku. Trzeba jakoś naprawić ekran. Na podstawie tego... Ziemniaka... Coś... Czy coś tutaj się uda zrobić? A coś tu było? A nie, to są po prostu te. Nie ma co tutaj nic nie znajdziemy. Anomalia, która tutaj była jakiś czas temu, już od dawna nie występuje. Brama zamknięta. No nie sądzę, że się otworzy nagle. Może coś się tutaj uda znaleźć? W sensie przejdziemy z kanałów do innego miejsca. Trafiliśmy do szkoły. W szkole powinien być monitoring, coś takiego, w sensie... Albo cokolwiek podobnego na tej zasadzie, co by nam się przydało. Kurde. To dalej z tym nic nie możemy zrobić. Może tu? Nic, nie widzę takiego, z takich rzeczy. Tu też nic. Czym mam naprawić to?
Mówię, jak tutaj przechodzimy, to mamy dosłownie nic, co możemy zrobić. Samochód, no ale nie możemy nigdzie niczym przejść. No nie podoba mi się to. Tutaj wrócimy do parku, ale co nam na to, że wrócimy do parku? Udajmy się z powrotem do Śródmieścia. Z tym się nic nie zmienia. Jak mam to naprawić? I czym? Taśmą klejącą? Taśma klejąca naprawi wszystko? Sama taśma klejąca to zdecydowanie za mało. Ale mamy coś. Mamy element jakiś, nie? Wek pizzy to nie da nam wystarczającego chyba też rezultatu. O, to nie wiem. Prawdopodobnie czekają mnie dłuższe poszukiwania. A to co najwyżej wrócę do was, jak coś mi się uda znaleźć. Albo coś takiego. Tam nie przejdę. Nie wiem, poszukam coś. Zobaczymy, co się trafi. Chwila, tryb multiplayer. A wyłowić nie da się. Kawałek szkła. Kawałek szkła, dobra, wiem. A chwila, czy to jest możliwe? Przykładowo, żeby zrobić tak? Czy coś? To będzie głupie. No to by dało sens. Ja pierd... Gdy uruchomisz mój program, twoim zadaniem będzie usunięcie zabezpieczeń. Musisz się zlokalizować i wyłączyć. Cała gra przejdzie w dość... specyficzny tryb, który nie pozwoli nam na komunikację. Kieruj się intuicją i uważaj na znaki. Nie marnuj więcej czasu. Robi się słabsze z każdą upływającą sekundą. O, ała. Me oczy. Nie, no to jest... czarność. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest? Czemu wszystko jest czerwone? Tędy? Tutaj? Tu? Co zrobiłem? Coś zrobiłem. Tutaj coś mi się uda znaleźć, czy coś? Chyba nie. Czy ja mam w każdej lokacji znaleźć jakiś tam element, który mam naprawić, czy coś? One eternity later. Okej, to teraz coś mam teraz zrobić dalej? Odblokowałem pierwszy ten. O, wow. Obra. Nie wiedziałem, że prawym coś się... Tutaj. Gdzie teraz? Tu. Idzie dalej. Okej. Tutaj. Musimy wyjść i znowu gdzieś indziej się udać. Tutaj tym razem. I dokąd? W tym kierunku. Gdzie? Tu.
Coś jeszcze mam zrobić? Ty! Nie wiesz, co narobiłeś. Program do korekty błędów i niedoróbek. Przez ciebie nie mogę go dłużej kontrolować. On zniszczy cały mój projekt. Nie mogę na to pozwolić. Muszę sprawić, żeby wszystko było idealne. Dokończyć pracę ręcznie. Wtedy nie będzie co poprawiać. No nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, gościu. Jakiś czas temu widziałem autora na zewnątrz. Od kiedy ograniczyłeś mu uprawnienia do sterowania gra... do sterowania grą postanowił nanosić poprawki ręcznie. Facet nie potrafi sobie odpuścić. Powinniśmy wykorzystać tę okazję do przeszukania jego biura. To może być nasza jedyna szansa, aby przekonać się, co jeszcze ukrywa. O mnie się nie martwię. Jeżeli podejdzie dostatecznie blisko, to romnego jego durny łeb. Okej. Okay. Dobra, no to idziemy tam. A tędy nie przejdziemy, ale kanałami powinniśmy móc przejść. Tak też się chyba zgadza. Można wejść, faktycznie. Dobra. Co tu jest? Play. To zwykła kolekcja figurek. Nie marnuj czasu na takie szczegóły. Na pewno? Kartka. Trzeba poskładać kartkę nad w całość. Dobra. Mamy coś. To jest wyjście. Co tu jest? No nie wiem, czy ja to chciałem klikać. O matko, o Jezu, ale wy będziecie mieścinę. Odblokowałeś jakąś nową opcję, powinny się sprawdzić. Cześć, koć. Kat, puszka, puszka. Pusta puszka. Co za rozpieszczony kot, wygląda na to, że tylko obżera się karmą z puszek. Najwyraźniej zjadł już wszystko i ani myśli polować. Ale szczerze, to nie ma już na to siły. Załatwmy tę sprawę jak najszybciej. To niedokończona lokacja, ale wyraźnie widać, że karmienie kota miało być tutaj główną zagadką. Po prostu przynieś mu coś do jedzenia. Może posunie nas nieco do przodu. Wiem, gdzie znajdziemy karmę. To idziemy tam. Już, dobra. A? Czemu ptak jest martwy? Przydałoby się coś do rozpalenia ognia. Następnie wrzucić odpowiednie składniki i gotowe. Ty jeszcze... okej. Okay. Co tam? Wiem, że nie pasują do klimatu tej gry. Jednak naprawdę jestem aż tak niedoskonała. Zużyłam dziesiątki butelek detergentu na zmywaniu z siebie poprawek, jakbym była zupełnie do niczego. Bez żadnych zalet. Coś do podgrzania. Co mogę znaleźć do podgrzania tego? I bardziej... lepsze pytanie, skąd? A może zapalniczka z tego? Do szkoły... nie, tu. Uczeń ten miał zapalniczkę, może on coś pomoże. Dzięki. Fragment rysunku, dobrze, kombinujesz. Możliwe, że ten fragment przyda się do uzupełnienia jakiegoś szkicu autora. No to w końcu się przydało, ale chwila, jeszcze jedno miejsce chcę sprawdzić. To tutaj, koło przystanku autobusowego. Tutaj, czy to mogę coś z tym zrobić? Nie mogę, dobra. To idziemy do parku z powrotem, mamy czym podgrzać, no to zajmiemy się tym, co, czym mieliśmy. Tylko czemu ten ptak nie żyje? Ma ryby. Okej. Okay. I martwy ptak, i włóżmy to też. Jeszcze coś? Jeszcze coś mam mu dać do jedzenia? No soli to mu nie dam. No dawaj. Może stąd coś? Nie wiem. Nie wydaje mi się. Nic nigdzie nie ma takiego z tych rzeczy. Już będę klikał 50 razy to samo pewnie. Teraz.
Widziałem, że instalowała ci się nowa opcja. Nie marnuj czasu i ją sprawdź. Inne? Tryb horroru? Opcja horroru brzmi bardzo zachęcająco. Z pewnością potrzebujemy tutaj większego dramatyzmu. Mogę to wyłączyć? Już nie mogę. No to super, większy dramatyzm. O, chłopa. Ha. No, to w końcu wróciła ta anomalia głupia. Ja mam unikać, czy o co chodzi? Czy ona po prostu będzie zamazywać wszystko po kolei? Chyba bardziej to. Dobra, udajmy się w miejsce, w którym przydałoby się coś. Tu mi się nie powinno pojawić, chociaż tyle. Kocie, kocie, kocie. Z tym się nic tutaj nie zmienia. Pojawisz się? Czy coś? Nic. Pusto. Chociaż tyle. Czy tu coś znajdziemy? Cześć. Okej, dobra. Czyli on sam znika, czyli teoretycznie nie powinienem się nim przejmować w sytuacji, gdy się pojawi, bo on nie robi mi nic, tylko po prostu usuwa rzeczy. I to jest... Czy to jest właśnie ten program, o którym była mowa? Cześć. Dlaczego to zrobiłeś? Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji tego czynu? Opracowałem specjalny program, którego celem było wyszukiwanie błędów i edytowanie ich. Odbrałeś mi prawa do zarządzania projektem. Teraz program szaleje po nim bez żadnej kontroli. Przez twoje nieodpowiedzialne zachowanie na pewno nie zdążę skończyć tej gry w terminie. Muszę nanosić wszystkie poprawki ręcznie. Wiesz ile to roboty? W dodatku nie wiem, do czego zdolny jest program do autokorekty bez mojego nadzoru. Proszę cię. Wyłącz tę grę i wróć dopiero, gdy będzie skończona. Naprawdę nie chcę, żebyś oglądał mój projekt w takim stanie. W tej chwili ta gra jest zupełnie do niczego. Ale spokojnie, naniosę kilka poprawek i będzie idealnie. Obiecuję. Myślisz, że ja się dam przekonać? Mogłem pozostać przy starym stylu graficznym. Mogłeś. Za mało w tym projekcie dźwięków. O, to. Po co w ogóle dodałem mapę główną? Że też jedyną postacią, którą udało mi się ujść mojej uwadze, była ta dziewczyna. Ona w ogóle nie nadaje się do klimatu gry. Ta lokacja wygląda jakoś dziwnie. Muszę się skupić na pracy. Boże. Hol szkolny. Zapomniałem dokończyć tę lokację. Co, ja mam za nim podążać, czy co? Hej. Ołeła, co mam teraz zrobić? Nie mogę mu nic ten, nie mogę nic zrobić w tej sytuacji z nim. To, nie wiem, może wrócę do parku. Kompletnie nie mam pojęcia, co mam w tej sytuacji zrobić. To dalej się tutaj będę zebrać. Kolory projektu doprowadzają mnie jeszcze do większych mdłości. Proszę cię, nie ciągaj się. Składniki niepotrzebne do ugotowania koci karły są zapisane na etykiecie. Skąd ja mogłem wiedzieć? A! Ryba, mysz, ptak. Bez konserwantów i sztucznych barwników. Dobra, dzięki za informację. Zresztą jest dobrze, że to zrobiłem, bo bym nie wiedział kompletnie o niczym. A tak to wiem, że potrzebuję myszy, która jest... Szmartwa. Dobra, oleję ci gościu, nie? Na razie nie interesuje mnie to, co ty robisz. Chodźmy. I dokończmy. Kocią karmę. Żyjesz, żyjesz. Kurde.
Nie tutaj. Tutaj. Masz, kocie. Szkic. Co to za szkic? Czemu się to ogień pali? Kawałek figurki. Dobra. Kawałek figurki, tak? A, dobra, już wiem, której figurki. Musimy znowu wrócić do szkoły. Tak, dokładnie tutaj. Tutaj stoisz, okej. Dobra. Sorki za ten. Musiałem na chwilę ten. Spieprzaj, ja ci widzę ty, ale mnie nie interesuje, że zamknąłeś drzwi. Nawet możesz zamykać. Mamy figurkę rzeźnika. Może możemy, mamy ją dodać do kolekcji, czy coś? Tych figurek, które tam są. No i brawo ja. Co teraz? A! Co to za szkic? To jest właśnie szkic. Okej. Gaśnica. Wiem, gdzie ją mogę użyć. Dobra. Przez ten dym nie da się normalnie oddychać. Szkoda, że spaliło się tu akurat okno. Trzeba koniecznie powiedz. Mam nadzieję, że jakoś to rozwiążesz. Jestem już bardzo zmęczona. Dobra. Okej, zebrałem kolejny fragment kartki. Super. Nie wiem, co się dzieje. O matko. Kolejna opcja do kolekcji. Inne. Przemoc i krew wyłącz? Może ta opcja chociaż trochę poprawi całą sytuację? Chociaż właściwie nie mam już wiele nadziei. Dźwięk się zepsuł? Najprawdopodobniej. Okej, ale naprawiliśmy ten. I zniknęło drugie. Co teraz? Może tutaj? O, przejść. Bramę otworzyłeś. Ale zgaduję, że mnie nie wpuścisz. I widzę tutaj u ciebie teraz ołówek. Mogę się dokładnie tobie przyjrzeć bez jakichś większych tych. Boże, ale on źle brzydko wygląda. Dobra. O matko. Kurde, jestem zły. Dobra, zacznijmy się coś ogarniać. Jestem kompletnie, nie wiem. Co mam zrobić teraz? To nie jest tak, jak myślisz. Ja stworzyłem ten świat dawno temu. Wtedy dawało mi to wielką frajdę, kiedy nowy element wywoływał u mnie ekscytację. Niestety zdążyłem już zapomnieć na zalety tej gry. Jedynie co widzę, ja to błędy i niedoróbki. Każda lokacja jest ich pełna. Te wszystkie postacie. Na początku wydawało mi się świetne, z czasem zacząłem dostrzegać literówki w dialogach, niespójności logiczne w zagadkach. Chciałem to jakoś poprawić. Napisałem więc program, który miał korygować moje błędy. Niestety pozwoliłem wziąć górę mojemu szaleństwu. Kryteria, jakie ustaliłem, były zbyt wygórowane, a moja gra nie mogła ich podołać. Zamiast pomocnego narzędzia zaprogramowałem wirusa. Widząc, ile poprawek nanosi mój program, uwierzyłem, że projekt jest do niczego. Wpadłem w błędne koło nanoszenia zmian. Im dłużej patrzyłem na projekt, tym mniej widziałem w nim mocnych stron. Każdy element, który kiedyś dawał mi satysfakcję i radość, stał się źródłem potencjalnych błędów i niedoróbek. To
To mój poprzedni projekt. Dokładnie moje wyobrażenie tego, jak on wygląda. Dosłownie skakałem z radości, gdy go tworzyłem. Dziś widzę tylko niedociągnięcia. Nie są one wielkie, jednak moje szaleństwo bardzo je wyolbrzymia. Widzę same wady. Zresztą sam zobaczysz. Gdy uruchomisz tamtą grę, to jestem pewien, że wirus podąży za tobą. Taka dywersja odwróci uwagę programu, więc będę miał czas na cofnięcie zniszczeń. Obiecuję, że przywrócę działającą wersję gry i nie będę jej ruszał. Nie będę już jej już oceniał, pozwolę na to innym. Nie zatrzymuję cię dłużej. Powodzenia. Ja uważam, że tym akcentem zakończę cały ten odcinek. I widzimy się w następnym. Yo.